Pani! Szybko! Weź skacz albo coś! Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Nazywam się Dawid160.pl, a to jest kolejny odcinek mojego wideoporadnika do gry Rayman 3 Hoodlum Havoc. A dziś będziemy przechodzić misję piątą, która nazywa się Pustynia Knarenów. I ogółem jest to dość długa misja, gdyż mamy tu aż 8 poziomów, nie 6, tylko 8. Wstępnie planuję na tą misję 45 minut i zobaczymy, jak długo wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie krócej, gdyż nie chciałbym, żeby odcinek ten trwał zbyt długo, a nie chcę tego dzielić na części. Ej, Globox! Spełnisz moje ostatnie życzenie! Znajdź mi kielonek soku ze śliwek! No i ogółem teraz musimy skakać po tych platformach. Chciałem powiedzieć świetlanych platformach, nie wiem czemu. Po prostu platformach i uważamy, żeby nie wskoczyć do tego zielonego zbiornika, gdyż będziemy tracić punkty. Tutaj mamy dużo żółtych puszek. Dzięki tym możemy się dostawać coraz wyżej. Tutaj mamy pierwszego Mrokluma, lecz załatwimy go nieco później, gdyż chciałbym najpierw dojść do tej niebieskiej puszki. No i teraz możemy się zająć tym Mroklumem. No i się udało. Na szczęście. Tak, 3160 punktów już mamy. No i ogółem najpierw trzeba dojść do tego pokoju po prawej stronie. Tak, z tego co pamiętam. Gdyż mamy klatkę do rozwalenia i ta klatka jest obowiązkowa. Tak przy okazji mamy tutaj w tej misji 12 klatek do rozwalania w sumie. No i pogadajmy z tymi pingwinami. No halo, jak chcesz przejść przez pustynię, musisz iść tunelami. To nie takie łatwe, w tunelach roń się od knarenów. Te bestie są niepokonane. Tak? A masz jakiś lepszy pomysł? A żebyś w mordę wiedział, że tak. No dobra, no halu, słuchaj, nie daj knarenom do siebie podejść, rozumiesz? Nigdy! Jak znajdziesz się w zasięgu ich szponów, to koniec! No a w ogóle to miło było cię poznać. No i ogółem dowiedzieliśmy się, że knareny to są takie bestie niepokonane. No i jedyną metodą jest właśnie ucieczka przed nimi. No i trzeba teraz tutaj wejść. Lecz podłoga wygląda właśnie podejrzanie. No i słusznie myślałem. Puśćcie mnie! No i to są właśnie knareny. No i jak mówiłem, jedyną metodą jest ucieczka przed nimi. Tak, nie możemy z nimi walczyć, gdyż są nieśmiertelni. Tak, bez względu na to, jaką broń mamy, po prostu ich się nie da pokonać. W ten gong trzeba przywalić. No jedynie właśnie są wrażliwi na gong. Gdy słyszą właśnie gong, to wtedy natychmiast reagują. I ta klatka również jest obowiązkowa. A tak przy okazji znów się powiększy nasza witalność. Tam, gdzie jest właśnie takie pomarańczowe światełko, że tak powiem, to właśnie tam jest gong. I tu trzeba przywalić. No i teraz musimy być szybcy. Mam nadzieję, że się uda. Udało się.
No i znów wchodzimy do dziury. Tak w ogóle fajna muzyczka się włączyła. I tutaj będziemy mieć nowych przeciwników. Kurczaki zombie. Spotkaliśmy ich w Raymanie 2. I to są bardzo słabi przeciwnicy. To są najsłabsi przeciwnicy w całej grze. Wystarczy jeden cios. No gin się, i tak nie dacie rady. Jeżeli już was dotkną, to zabierają bardzo, bardzo mało zdrowia, więc naprawdę śmiesznie słabi przeciwnicy. No i teraz znów uderzamy w gong. Tam z lewej strony jest sekrecik. Taki mały sekret. Tak, skaczemy tutaj i tu. I mamy szmaragd. No można żałować... Ojej, co to było? No można żałować tylko, że nie mamy mnożnika, ale... Ale chyba się za bardzo czepiam. I więcej kurczaków zombie. No i znów bierzemy jajko i trzeba je doprowadzić do takiej płytki naciskowej. I jeszcze więcej kurczaków. Tak, trzeba zostawić jajko, gdyż jak kurczaki... No gincie, i tak nie dacie rady. No i ogółem jest to już koniec pierwszego poziomu. Pierwsze koty za płoty, lecz jeszcze 7 poziomów do końca. Rayman, tu jestem! No szybko, no! Globox schwytany, a przy okazji założyłem kolejną klatkę, która jest wyżej, po prostu wysoko. I ogółem ten poziom drugi będzie toczył się tylko w tej wielkiej sali, nic więcej. No i najpierw musimy zwabić Knarena, żeby za nami szedł i musi stanąć na tej płytce naciskowej, dzięki czemu możemy dostać się dalej. A te platformy będą się aktywowały. No i najpierw musimy wskoczyć, znaczy nie musimy, wskoczyć na tą platformę, a ta klatka umożliwi nam dojście do pewnego sekretu, kolejnego. I będzie potrzebna zielona puszka. O, tutaj mamy pajączka kolejnego. No i musimy obniżyć tego grzybka. Lecz nie będziemy wchodzić do sekretu, gdyż czas mnożnika się kończy. Bo możemy zdobyć tą nawet dłużej działającą puszkę, czyli niebieską. O, pewnie już ją widzicie. Jest tam dalej. Niech sobie tu biega. Mięsko skruszeje. No i najpierw zdobędziemy tą puszkę. Nie chwytamy się haka, tylko zajmiemy się sekretem. O, gdzie ten sekret jest? Zmusimy go do wystawienia czeku in blanco. No i mamy szmaragd kolejny. I proszę bardzo, jakie piękne kombo się uzbierało tak przy okazji. I mamy już 22 tysiące. I teraz już możemy się chwycić tych haków, żeby dostać się wyżej. I mamy więcej haków. No i tą klatkę trzeba rozwalić. I chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Naprawdę niezbyt długi poziom.
Tak, to już jest pewnie koniec. Wtedy nie polecam iść, gdyż mamy całą masę knarenów. Więc trzeba pójść drugą drogą. Więc wejdziemy tutaj. Mamy kolejne kryształki i rubiny. Panowie, nie wstyd wam tak napadać na biednego chłopaka. No i trzeba w ten gong przywalić znów. W tym celu przyda nam się pomarańczowa puszka. No i uderzamy. O, widzicie, jak Gnaren się zainteresował. Wykorzystujemy to i możemy zebrać niebieską puszkę, która nam się bardzo przyda. No i uważamy, żeby nie spaść na sam dół. Chociaż jeśli to się stanie, to nic poważnego się nie wydarzy. Ale tam po prostu nic nie ma. Czyli nawet nie polecam tam zerknąć. Brać go. Dobra, ja jeszcze tutaj pójdziemy. No i możemy iść dalej. Tak, tutaj musimy ominąć Gnarena. Świeży móżdżek. Dobra. No i możemy dalej iść. No i kolejna klatka. I zobaczymy, co dostaniemy w nagrodę. Lecę, trzeba pobrykać kucyka! Kryształki, fajnie. No przy okazji się niestety mnożnik skończył. No ale trudno. A tutaj jeszcze, jeśli jesteście ranni, to możecie tutaj zebrać energię. No i następna klatka. I co dostaniemy? Szmaragd, jak miło. Świeże mięsko. Brać go. Wysiemy mu szpik. Okej, więc wracamy z puszką. No jak byłem tutaj, mamy... tutaj będzie robaczek, lecz... można zdobyć za niego aż 1000 punktów, lecz jest to bardzo trudne, gdyż... musimy zebrać kryształ i szybko na niego spojrzeć. Akurat, właśnie że mój jest silniejszy. Znajomy mówił, że jakby co, to nawet psu dałby radę. Panowie, przestańcie chrzanić o swoich starych. No, dzięki za kryształki. No jak byłem, tutaj jest taka konstrukcja, taka wieża i trzeba dotrzeć na sam szczyt. Myślę, że to nie jest zbyt trudne. Musimy po prostu omijać Gnareny. W tym celu przyda nam się taki jakby korytarzyk mały. O, dzięki temu możemy wykorzystać ich naiwność i przejść dalej.
No przy okazji znów powiększy się nasza witalność. I znów w gąk uderzamy. Okej, zdążyliśmy w ostatniej chwili. No i udało się dotrzeć na sam szczyt wieży. I koniec poziomu. Trzeciego już. Prawie 30 tysięcy uzbierane. A my spotkamy się za chwilkę w poziomie czwartym. Zaczynamy poziom czwarty, pustynia Knarenów. Tutaj mamy taką podłogę dosyć ciekawą. Ojej, Knareni do nas idą, więc uciekajmy czym prędzej. O, z tej strony ich mamy, o proszę. Ale co dziwne, nie chcą do nas podejść w ogóle. Czyżby chcą nam oszczędzić życie? Ale chyba musimy spaść na dół i tak zrobię. Bo jeszcze może nawet do nas podejdą, albo coś. Więc już wolałbym nie ryzykować. I spaść na dół. Więcej kurczaków, zombie. Ale ja was nie potrzebuję. Tutaj też polecam spaść na dół, gdyż mamy po pierwsze pajączka. O, muszę tak w ogóle przybliżyć widok. I dużo kryształków. Więc naprawdę polecam też tutaj zajrzeć. Tylko teraz jak się stąd wydostać? Musimy znaleźć taką stertę kamieni. I dzięki tym możemy się znów wrócić na powierzchnię. Mamy teraz taką jakby zagadkę. Musimy tak iść, aby nie spaść na dół. Tak właśnie wygląda prawidłowa ścieżka. Jeśli wybierzecie nieodpowiednią drogę, wtedy spadacie na dół z jajkiem i musicie zaczynać od początku. No i jajko też tracicie oczywiście. Dobrze, co my tu mamy? Ojej, więcej Knarenów. To jeszcze dużo ich jest. No już zaczyna się robić ciekawie. Ciekawie też się robi pod aspektem punktów. No 30 tysięcy to może nie jest jakoś super dużo, ale tutaj mamy skrytkę. Dobra, na razie jest dobrze. Przy okazji kombo znów się powiększa. Jest! Udało się! 14670, to jest ogromne kombo. ...48828, no to już mi się podoba, naprawdę. Tak, teraz musimy iść tędy. Kolejna klatka. Już chyba 10, o ile się nie mylę. Lecę, trzeba wygonić glebogryzarkę. ...49 tysięcy. No teraz tutaj musimy wskoczyć i zobaczymy, co się stanie. Odkąd umarła Sally? Jestem taki samotny. Nie ma przejścia dalej. Komuś się
Znów mamy tą podłogę dziwną. Coś czuję, że chyba tu trzeba skoczyć. O nie, znów do nas idą. Czyżby już po nas? Czyżby? Na arenie mówisz? No dobra. Rayman, tu jestem! O, Globoxa mamy. Cisza! Rayman, to mój kolega jest. Mówię cisza! Get him, Rayman! Make him eat his hood! Morda w kubę, głupia cholera! W moim imieniu będzie walczył Reflux. Jeszcze nikt go nie pokonał. Naprawdę ci się wydaje, że taki herlak ma szansę z nim wygrać? Nie, serio, naprawdę sądzę, że twój przyjaciel zabłyśnie na arenie, kiedy Reflux podpali jego truchło. Czas rozpocząć pojedynek! My możemy być tym pierwszym, który go pokona, tego Refluxa. No dobra, więc walczymy z nim. Najpierw zabiorę niebieską, czerwoną puszkę. No i najpierw musimy uciekać za nim. Czerwona puszka wzmacnia atak. No już troszkę mu odebraliśmy. I co ciekawe, można go pokonać. No trochę dziwne, gdyż... wiadomo, że Knareni są niepokonani, ale tego można pokonać, kapitana, czyli Refluxa właśnie. No i znów uciekamy przed nim. No przy okazji jeszcze ani razu nie zostaliśmy ranni. Ojej, dostałem. Tak, można też niżej zejść, żeby zdobyć puszkę albo zdobyć energię. No i co teraz będziesz robił? O, dobra, będziemy skakać. Unikamy tego. Aha, teraz będzie to dłuższe, więc musimy dłużej być w locie. Dobra, ja zbiorę puszkę. Ale też nie możemy być zbyt długo na dole, gdyż będą te płomyki nas atakowały. No już prawie połowa została. No trochę więcej niż połowa. Co on robi? Czyżby pomoc wzywa? O, pomyki. Będzie teraz trochę trudniej. Musimy unikać tych płomyków. Po co mnie ścigasz, jak i tak nie dasz rady? Aha, dobra, teraz znów skaczemy. Teraz ta dłuższa fala. Oj, tutaj ledwo nie oberwałem. Dobra, ja zbiorę puszkę w międzyczasie.
Ajajaj, oberwałem niestety. No póki co, coraz mniej zdrowia mu zostaje. Znowu płomyki. Będzie jeszcze trudniej. No dobrze, że nie dobrze, że chociaż nie przesadziłeś. Biorę puszkę. I znów atakujemy. Już bardzo niewiele mu zostało zdrowia. Oj, cudem mnie nie doścignął. Żegnaj. Refluksie. Rayman! Rayman! Zamknij jadaczkę! Jeszcze raz mi podskoczysz, a nabiję cię na tę twoją wykałaczkę! 3000 punktów dostaliśmy za wygraną walkę. Na co cię stać? Nie, żebym się cieszył. Nikt wcześniej nie pokonał refluksa. Nic, balanie! Teraz ja mówię! Panie. W nagrodzie otrzymasz cząstkę mocy Leptysa. O, Leptysie! Panie wszystkich Knarenów! Przekaż twemu dzielnemu wojownikowi cząstkę swej straszliwej mocy! Zobaczmy, na czym będzie polegała ta moc. Wow, ciekawe, na czym polega ta moc Tetrisa. No ja też jestem ciekaw. Chyba ktoś tu powinien przyjść, tak. Myśliwy. Dawno z nimi nie walczyliśmy tak w ogóle. I to jest właśnie ta moc. Możemy zmieniać mroklumów. Tetris dał ci moc zmieniania mroklumów w zwykłe lumki. Co ty nie powiesz? Właśnie to chciałem powiedzieć. O, kolejny mroklum. Pozbieramy sobie punkty. Te klejnoty. ...2320 i możemy lecieć dalej. To już jest koniec poziomu. W sumie sam nie wiem. Chyba to był poziom 6. Tak więc jeszcze zostały 2 ostatnie poziomy i koniec misji. I witajcie w przedostatnim już poziomie. Ogółem ten poziom przypomina mi nieco ten pierwszy, gdzie też skakaliśmy po powierzchni i były takie czerwone piaski, że tak to nazwę. No tutaj mamy prawie to samo,
Lecz już właśnie w nieco innym terenie. Tutaj mamy kolejnego Mrokluma. Ale ja zrobię to w nieco bardzo nietypowy sposób. Dobra. I jest 2370 punktów. No i lecimy dalej. Już niedługo moje mroklumy cię znajdą, rozszarpią i zobaczymy, co masz w środku. Tak, ogółem tą klatkę można rozwalić, pomimo tego, że jest dość wysoko. Trzeba tylko właśnie wykorzystać pewien bug. Musimy tak zrobić fikołka, aby Rayman wzniósł się w powietrze. Jest to możliwe, ale też bardzo trudne. Udało się. No i teraz pozostaje tylko zniszczyć klatkę. Nadchodzi nowy typ Mrokluma. Czyli właśnie takie maszyny, że tak powiem. I czerwona puszka bardzo nam się przyda podczas tej walki. Dobra, udało się. Troszkę punktów zdobyliśmy. Niepotrzebne mi te twoje bańki. Niezidentyfikowany obiekt, co to się lata. Stój, bo strzelam! Stój, bo strzelam! No teraz pozostaje tylko zniszczyć wrota. Ale to jeszcze nie będzie koniec poziomu. Ej, co teraz mamy? A, mroklumów na szczudłach. Są dwie metody na pokonanie ich. Pierwsza metoda to jest właśnie ta, którą teraz robię. Trzeba właśnie stanąć pod nimi przez 2-3 sekundy. No i możemy już ich atakować. Właśnie drugą metodą jest też zniszczenie klatki, a w nagrodę dostaniemy zieloną puszkę. Dobra, jeszcze jeden. No i dobra. Tak, jeśli teraz zniszczymy klatkę, to dostaniemy coś w zamian. Znaczy, coś innego. I tutaj mamy kolejny sekrecik. Yes! Udało się! 20 tysięcy punktów w puli. Ogromne, przeogromne combo. Ale powiem wam szczerze, że dużo się z tym męczyłem, ale w końcu jest. Mamy prawie 90 tysięcy. I jeszcze to nie koniec. Teraz już możemy pokonać tego grubaska. No dawaj. O ty, dziadu, co, chcesz uniknąć moich ciosów? Już nie dasz rady. Do widzenia. Coś tu jest nie tak. Oj, Globox, wszystko jest okej. Jeszcze jeden poziom. Do maksimum brakuje nam 10 tysięcy. Bardzo niewiele.
I to już jest ostatni poziom. Musimy zgnieść tych czterech myśliwych. Możemy ich zabić na dwa sposoby. Możemy albo ich zmiażdżyć, albo zabić ich własnoręcznie. Ja właśnie spróbuję tym drugim sposobem, gdyż wtedy możemy dostawać punkty. Dobra, na razie. Tutaj mamy sekrecik kolejny. Tak jest! Już ostatni w tej misji. Proszę Państwa, mamy maksimum po raz drugi. Tak, mamy maksimum 100 155. W poprzedniej misji też się udało zdobyć maksimum 103 003, a dzisiaj tak samo 100 155. Powiem Wam szczerze, że było ciężko. W tej misji nieco trudniej zdobyć maksimum niż w Ziemi Żywych Umarlaków. Ale nie wiem, czy wątpię, żeby w następnych misjach zdobyć maksimum. Chociaż może. Ale cieszę się, że w końcu się udało. Może pozostało tylko wejść do portalu i zakończyć misję. Tak więc wejdźmy. O nie, nigdzie się nie ruszam. Ale i tak musisz. Po tym filmie zaczyna się kolejna misja, tak więc życzę Wam miłego, udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. O, Globox-san, bardzo spięty. Na szczęście ja wiedzieć, jak przegonić zła energia. Uwaga! Nie, nigdzie nie wejdę! Nie słucham niczyich rozkazów! Ach, tak! Zaraz się przekonamy. Oto... Joszef! Romeo, pośpiesz się trochę, co? Terapia grupowa. Odlot. Uwielbiam te klimaty. Gotowi? Skubany popyla. Jeżeli uda mu się rozmnożyć, wszystko stracone. Dokładnie. Wiem, że marzysz o zemście na Raymanie, a ja potrzebuję energii, żeby się rozmnożyć. Zabierz swojemu królowi perło, a podam ci głowę Raymana na srebrnej tacy.